Witam was wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej, kilkudniowej przerwie. Dzisiaj obejrzymy sobie grę koreańskiego gracza, który ma aktualnie 1300 punktów w Challengerze, czyli jeden z lepszych koreańskich graczy, który będzie grał kompozycję, która nie jest często spotykana. Teraz aktualnie w mecie jest bardzo często spotkamy czterech Wildów, Asasynów, głównie Akali, Kerry, czasami sześciu Knightów oraz Vayne, a tutaj będzie grał coś innego. Gierkę puszczę w dwa razy prędkości, żebyśmy tutaj nie siedzieli 30 minut, tylko szybko się z tym uwinęli. Będę też skipował niektóre walki i zobaczymy, jak on to gra. Na początek, jeżeli chodzi o itemy, wziął łuk. Zawsze łuk można wziąć, bardzo dobry item, do każdej kompozycji w sumie pasuje. Tutaj wiele rzeczy w sumie kupuję, jak na razie. Nie jest zbyt zainteresowany ekonomią. Tutaj może mieć Knight Buffa, Fiore może do Nobli później. I po lewej stronie sobie odkłada Shapeshifterów, którzy też są teraz mocni wraz z Wildami. Jace Carry nadal można grać, nie jest już tak mocny jak był. Garen skakuje na dwójkę, Elise na dwójkę, gra demonów na start. Ciekawe zagranie, rzadko spotykane raczej. Tutaj skautuje, żeby zobaczyć, co inni grają, co on będzie mógł grać. Z tych itemów raczej nie może nic złożyć, niestety. Silence mu się nie przyda. Silence raczej jest dobry tylko i wyłącznie na Gunslingerach. Łuk można grać pod Rangersów. Mógłby dać na Varusa, ale jeżeli Varusa będzie troszkę dłużej grał, to raczej nie chce, żeby ten item na nim utknął. Warto zauważyć, po pierwszej walce zlevelował on już, żeby utrzymać albo zwiększyć swoje szanse na zdobycie winstreaka. Dwupunktowego winstreaka, tutaj na pewno wygra tą walkę, tak więc nie idzie w ekonomię, idzie w winstreaka, żeby tą ekonomię też budować, ale w inny sposób. Shapeshifter nadal trzyma dwa razy Jace, wiadomo, na drugim poziomie jest on potężny. Wyskakuje Kennen, Kennena raczej zawsze trzeba kupić, czy to pod ninja, czy to pod elementalistów. Te Fiory trzyma, tutaj nie wie co z nimi zrobić, chyba pójdzie w ekonomię oraz kupi Kennena. Tak zakładam, że Kennena raczej powinien kupić. Gdy wypadał tak wcześnie, mimo tego, że nie ma jakichś dobrych itemów na niego, bo nie ma Guardians Angela, nie ma Morello, no więc nie będzie łatwo mu tutaj zrobić z Kennena głównego carry. Wygrywa i tak tą walkę i Kennena jednak nie kupuje, tak więc poleciał w ekonomię, żeby zdobyć kolejny punkt interesu, czyli 10 golda. Skautuje, co przeciwnicy mają, co on chce wziąć. Przez to, że ma 100 HP, to niestety dużo itemów mu nie zostanie. Co on tutaj może wziąć? Może wziąć pelerynkę pod Negatrona, a wziął rózgę. Zobaczymy, co z tej rózgi zrobi. Tutaj na Negatrona pokazuje. Ionic Sparka. Okej, ciekawe. Ionic Spark jest po dużych nerfach. Kiedyś bił po 200, teraz bije po 125. Tak więc zdecydowanie jest to znerfiony item. I nie jest on już tak dobry jak był, tak więc ja rzadko kiedy składam ten item i wiele osób ma takie samo zdanie, a tutaj widzimy, że czołowy gracz z Challengera jednak składa ten item. Możliwe przez to, że chce po prostu stracić mniejszą ilość HP, a z tych dwóch itemów i tak nie miałby za bardzo co zrobić. Tak więc składa Ionika, żeby zminimalizować straty albo żeby zwiększyć szanse na wygraną. Dariusz wskakuje na dwójkę, więc tutaj już nie będzie on musiał rolować, nie będzie musiał wbijać levela. Raczej ta kompozycja jest wystarczająca, żeby przetrwać do kragów i zobaczymy, co po kragach zdecyduje zrobić. Myślę, że jeżeli tą walkę przegra, to po kragach nie będzie levelował, nie będzie rolował, ale jeżeli tą walkę wygra, to postara się utrzymać swojego winstreaka, żeby jak najwięcej golda z niego zdobyć. Tą walkę raczej wygra bez większego problemu. I zobaczymy, co zrobi po kragach. Tutaj troszkę przyspieszę, chyba nie mogę, strzałkami. Varus skakuje na drugi poziom, bardzo fajnie. Nadal skautuje, kupuje Katarinę. Katarina fajnie działa z Imperialem, z Dariusem i zawsze daje nam też przejście w Asasinów oraz daje nam przejście w czterech Imperiali, jeżeli byśmy tutaj chcieli złożyć taką kompozycję. W late game na pewno Elise się możemy pozbyć już niedługo. Więc więcej opcji nam się otwiera. Możemy pójść w czterech Knightów, jeżeli by tam wyskoczyła Poppy niedługo. I zobaczymy, co on zrobi. 5 winstreaka, 30 golda po kragach. Bardzo fajny spocik. Leveluje do 6 poziomu i roluje, żeby znaleźć jakieś upgrade'y, żeby utrzymać winstreaka, którego już wcześniej miał. Kennen wyskakuje. Tym razem Kennena kupuje. Lissandra jest na drugim poziomie, tak więc blisko już jest elementalistów. Jeden brand wystarczy, żeby tych elementalistów uzupełnić. Łuk daje na Ashe, nie uzupełnia Static Shiva. Myślę, że tą łezkę raczej trzyma na coś ważniejszego.
dla postaci, która będzie bardziej kierowała niż Ash, bo wątpię, że będzie on tutaj zatrzymywał Rangerów. Rangersi niestety są bardzo słabi w mecie teraz i raczej nie chcemy ich grać. Zobaczymy, co tutaj jeszcze będzie gra. Na 6 win streaka, 20 golda. Nie rolują dalej, sprawdza kto co gra. Tutaj widać, że ktoś gra Assassinów, ale też ma 50 golda. On wydał całego swojego golda, żeby utrzymać win streaka i to jest słuszne zagranie. Jeżeli nie wiecie, to ekonomię możemy budować w dwie różne sposoby. Jeżeli przegrywamy, to nie chcemy lecieć w level, nie chcemy rolować. Chcemy naszą ekonomię zatrzymać, żeby jak największy interes zrobić. Ale jeżeli wygrywamy, to chcemy tego win streaka pchać jak najdalej. Tak jak on teraz ma 7 win streaka, czyli będzie dostawał za rundę. Jeżeli teraz wygra, to będzie miał 30, czyli 3 z interesu oraz 3 z win streaka. To jest bardzo duża ilość golda na rundę, więc tego win streaka opłaca mu się utrzymywać. Chociaż niedługo chyba powinien go stracić, bo ta kompozycja jest coraz słabsza, przechodząc już do mid game'u. Mamy tutaj Elise, która jest bardzo słaba. Mamy Ashe na pierwszym poziomie, więc niedługo powinien zacząć levelować oraz rolować. Myślę, że około na wilkach lub jeżeli zgarnie item, który będzie mu lepiej pasował do kompozycji, to wtedy zacznie zmieniać swoją kompozycję. Zobaczymy, co tutaj weźmie. Na ławce ma łuk, na Ashe ma łuk oraz na ławce ma łezkę. Możliwe, że weźmie armor na Jayce. Nie udało mu się wziąć rózgi, żeby zrobić ginso na Ashe. Tak więc wziął armor i raczej składamy Frozen Heart. A Frozen Heart dostał niby małego buffa, bo z 30 na 35% slowa, ale jest to wystarczający buff, żeby ten item był teraz grywalny. Zobaczymy, czy tego Frozen Hearta złoży, a jeżeli tak, to na kogo go złoży. Tutaj ta kompozycja, o której wcześniej wspominałem, czyli 4 Knightów oraz Vayne jako główny carry. Raczej składa się Vayne z Giant Slayerem, tutaj Infinity Edge został złożony i przegrywa pierwszą walkę, tracąc przy tym 8-punktowego win streaka. Kindred pod Rangerów. No, wygląda jakby nie za bardzo wiedział, w co chce iść tutaj. Nie za dużo mu się tutaj składa. W Rangerów raczej nie chce iść. Cały czas sprawdza, co jest wolne, w co on może iść, co by tutaj działało najlepiej przeciwko reszcie graczy. Tutaj niestety znowu przegra, tracąc już przy tym 27 HP w dwie walki. To niestety jest bardzo dużo. No i to, o czym mówiłem, że ta kompozycja zaraz zacznie się robić bardzo słaba, ale jeżeli przegrał pierwszą walkę, to drugą też powinien przegrać, żeby mieć jak największy interes i po wilkach podjąć decyzję, czy rolujemy, czy wbijamy level, jaka będzie decyzja, zaraz zobaczymy. Tutaj myślę, że na pewno musi troszkę przerolować po wbiciu 7 poziomu, żeby wymienić tak słabe postacie jak Elise i zastąpić o wiele lepszymi postaciami za 4 golda, na przykład Sejuani, na przykład Gnar, Kennen na drugim poziomie. Draven, zobaczymy, czy Dravena kupi. Dravena powinien kupić, bo już ma dwóch Imperiali, tak więc trzeci na pewno też by się przydał. Poppy. Mamy też Nikos Help na ławce. Nikos Help jest bardzo ważny tutaj, bo może on zrobić Dravena na drugim poziomie, który jest niesamowicie mocnym carry. Tutaj daje mu Rapid Fire Cannona oraz Infinity Edge'a. Więc bardzo silne itemy na Dravena tutaj wyskoczyły z wilków i zdecydował się złożyć tego Dravena. Jeden Draven już jest na ławce, tak więc możliwe, że zacznie rolować szukając tego Dravena. Jeżeli nie znajdzie tego Dravena, to wtedy pójdzie sobie w Nikos Help, żeby mieć Dravena na drugim poziomie. Gnar, też bardzo fajna postać, nawet jeżeli nie mamy do niego jakichś tam silnych upgrade'ów, nie mamy do niego buffów od Yordle Wild'ów, to zawsze możemy go zagrać. Mocnego CC'ka ma w kilka osób, właśnie tak jak tutaj. I wtedy Draven może sobie resztę pozabijać. Niestety Draven na pierwszym poziomie, więc za dużo damage'u nie robił. Co on tutaj powinien zrobić? Na pewno, o właśnie, nie ma już wystarczająco golda, żeby rolować pod Dravena, więc używa Nikos Help. Ściąga Dariusa, żeby mieć Katarinę z Frozen Heartem na planszy. Na pewno dobra decyzja. Może nawet drugiego Frozen Hearta będzie składał. Myślę, że z tego armora na karuzeli powinien się kierować w Guardians Angela, ale przez to, że jest na drugiej pozycji, to BF Sworda raczej nie dostanie. Więc myślę, że tutaj drugiego Frozen Hearta po prostu poleci zamiast Guardians Angela, jeżeli chodzi o buff do Katariny. 40 many na początek dla Katariny też jest bardzo fajnym wzmocnieniem. Potrzebuje on tylko 85 many, żeby odpalić bardzo mocną umiejętność. Jeszcze jeżeli dostanie Imperiala, to bardzo fajnie się to składa.
Tutaj wygląda, jakby nie wiedział, co chcieć. Wziął pas. Zobaczymy, co z tym pasem zrobi. Tutaj jest, wyskakuje Anivia. Myślę, że Anivia na pierwszym poziomie jest o wiele lepsza niż Brand na pierwszym poziomie. Więc może mógłby ich zamienić. Tyle, że Brand już ma na sobie itemkę, więc musiałby Branda sprzedać i tę itemkę dać na Anivię. Niestety Hextech trafia w dwie postacie. Myślę, że po tej walce już się inaczej rozstawi. Nic to nie zmienia. I tak wygrywa tą rundę. Więc zobaczymy, jaką decyzję tutaj podejmie. Nadal trzyma dwóch Knightów na ławce. Dariusa dopiero zagra, jeżeli znajdzie Swaina, żeby mieć czterech Imperiali. Na pewno wcześniej nie zagra. I bardzo ciekawa kompozycja, to o czym mówiłem. Kompozycja, która nie jest w mecie. Trzech Elementali, trzech Jordli, dwóch Imperiali. Nic tu się praktycznie nie łączy. Nic, co byście tak naprawdę zagrali co mecz. Po prostu nie dostał on tego, co chciał. To zagrał najlepsze, co mógł z tego, co dostawał. I bardzo fajnie to działa jak na razie. Wiadomo, raczej nie będzie to gra, którą wygra. Bo nie wygląda to jak kompozycja, która mogłaby wygrać grę, ale na pewno kompozycja, która myślę, że top 4 zrobi. Dobrze zagrana, wiele fajnych, ciekawych, dobrych decyzji podjętych. Zobaczymy, co tutaj wyleci z Raptorów. On pewnie liczy na Rózgę, żeby zrobić Morello, oraz na Łezkę, żeby zrobić Frozen Hearta. Łezka spada i oprócz tego mamy Rózgę, o, proszę, dwa itemy, które on tutaj jak najbardziej chciał. Morello oraz Frozen Heart zostaje złożony. Skautuje, i czy ludzie grają ekonomię, czy rolują. Jeżeli wiele osób gra ekonomię, to on raczej też powstrzyma się od rolowania. Po jednego Branda nie za bardzo ma po co rolować w sumie. Jeden Brand, jedna Poppy. No, nie ma po co jak na razie tutaj rolować. Katarina fajnie wbiegła, cztery osoby zultowała. To raczej będzie wystarczająco, żeby tą walkę wygrać. Draven z Imperialem tutaj wyczyści 5000 obrażeń i 52 golda. Zobaczymy, co teraz zrobi. Wbija ósmy poziom, proszę. Ciekawa decyzja. Brand wchodzi na drugi poziom. Nie wiem, po co za bardzo bił ten ósmy poziom, bo właśnie nie ma jakiej postaci wstawić. Jedyne, co wstawił, to Morganę na pierwszym poziomie, którą teraz znalazł. Więc no, ciekawa decyzja, na pewno ciekawa decyzja. Decyzja, której ja bym nie podjął osobiście, bo wbił level, nie mając postaci do wstawienia, tak szczerze mówiąc. Dariusa nie chcę wstawiać. Dlaczego nie chcę wstawiać Dariusa? Bo Darius by zmniejszył szansę na bonus imperialnych. Jeżeli Darius by co rundę kradł imperialnego, to na pewno Katarina oraz Draven by go nie dostawali. A oni są głównymi carry tutaj, więc chcemy zagwarantować albo Dravenowi, albo Katarinie buff od imperialnego, a nie wstawiać Dravena, który nie za dużo zrobi. Tutaj nadal wygrywamy bez problemu, znaczy on wygrywa bez problemu. 6500 obrażeń od Dravena oraz 3500 od Katariny, tak więc te postacie tutaj bardzo dużo robią. I Katarina nie jest już tak słaba jak kiedyś była, teraz jest naprawdę fajną postacią. Zobaczmy, co tutaj weźmie. Są tylko skompletowane itemy, tak jak zawsze. Co tutaj może wziąć? Też bym chyba szedł w ten item. 40 many na start. Myślę, że wrzuci tą itemkę na Katarinę. Raczej bez większego zastanawiania się. Ten item zostanie wrzucony na Katarinę. Żeby dać jej 80 many na start. Wtedy ona potrzebuje tylko jednego uderzenia od Basica i właśnie zacznie się od razu kręcić. Niestety troszkę słabo to wyszło. Przeciwnik bardzo fajnie się wypozycjonował tak, żeby Katarina trafiła tylko w jedną lub dwie postacie, a nie w całą drużynę. Myślę, że teraz zacznie zmieniać swoje pozycjonowanie, jeżeli chodzi o Katarinę, żeby troszkę inaczej ona skakała, a nie w róg. Jeżeli przeciwnicy się połapali, że on gra taką mocną Katarinę, to powinien troszkę zmienić swoje ustawienie. Na razie tak zostawia. Tutaj powinna fajnie zultować Katarina. Niestety nie dostała ona buffa od imperialnego, więc tych obrażeń nie zadała tak dużo jak mogła. Ale Draven nadrobił bez problemu. No i nadal jest to kompozycja, która tak naprawdę w teorii nie jest mocna. Trzy elementale, trzy jordle, dwa imperiale, dwa demony. Tutaj za dużo nie ma tak naprawdę, ale bardzo fajnie to wygląda z tych itemów. Co miał, zrobił w sumie najlepsze itemy, jakie mógł pod swoich głównych carry, czyli pod Ravena i Katarinę.
I ciekawie to wygląda. Jak na razie działa. Top 4 już chyba jest? Tak, top 4 już sobie zagwarantował. Myślę, że top 3 raczej też, bo w tej walce powinna odpaść jedna osoba. Tak więc top 4, top 3 z kompozycją, która tak naprawdę w teorii niby nie powinna działać. Tutaj dołożył sobie jeszcze shapeshifterów chyba? Nie, to nie, to był przeciwnik. Ale przez to, że Gnarowi dał Warmoga, to możemy go stawić teraz na frontlane i raczej i tak powinien się przemienić. Ten Gnar niestety dostał jakiegoś tam Freeza. Oj, straci tutaj bardzo dużo HP. 17 HP traci, ale top 3 jest zagwarantowane. Niestety z tej kompozycji za bardzo już nie ma przejścia w nic innego. To jest jego finalna kompozycja. Jedyne, co może on dołożyć, to jednego Blade Mastera na 9 poziomie w postaci Yasuo, ale 9 poziomu w tej grze nie zobaczymy. Tutaj powinien wygrać raczej. Walczy on na klona, to nic nie zmienia. Klony są teraz takie same, więc może tutaj przeciwnik odpadnie. Chyba nie, chyba za mało HP straci. 23 HP, 24 HP, 16 HP, bardzo zacięte. Top 3. Tutaj troszeczkę szczęścia musi się przydać, żeby on trafiał na przeciwnika, którego pokona, czyli nie tego z Rengarem. Chyba obydwoje mają Rengara. Nie, jeden ma Knightów. Tak, ten z Rangersami. Jeżeli na niego trafi, to raczej wygra. Bez większych problemów. Nie wiem, dlaczego ten gościu ma Rabadona na Vayne. Tutaj 2 HP zostało. No niestety, troszkę nieszczęścia, bo jeżeli teraz trafi, a raczej musi trafić na tego drugiego przeciwnika, przez to, że zmienili matchmaking, to niestety odpadnie. Raczej straci 16 HP. Czy zmienianie Dariusa było potrzebne tutaj? Aha, ma Swaina, okej. Okay. Nie zauważyłem, że Swain jest. Czyli są 4 Imperiale. Tutaj, oj, Rengar wszedł na trzeci poziom. I trafia niestety na niego, tak więc tutaj są. On ma shapeshifterów, wildów, ninja, znaczy assassinów chyba też. I Rengar na trzecim poziomie tutaj zamiata, traci on 17 HP. I niestety kończy się top 3, ale top 3 raczej jest tutaj dobrym wynikiem, bo była to kompozycja, która nie wyglądała na kompozycję, która tutaj miała wygrać tą grę. Więc bardzo fajne pokazanie, jak inaczej można zagrać tak zwane off-meta, czyli kompozycja, która nie jest w mecie, która nie jest grywalna. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia.